Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Idziemy do Jezusa oddać Mu chwałę, a potem rozważanie. Jezu, gdyby nie było kapłanów na świecie, to nie byłoby Eucharystii, nie byłoby rozgrzeszenia, nie byłoby tysiąca najróżniejszych dzieł. Dzisiaj w to święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, przychodzimy, aby prosić Ciebie o nowe powołania, o święte powołania. Przychodzimy także, aby prosić Ciebie o wzmocnienie tych powołań, które są realizowane. Przychodzimy do Ciebie, abyś dał nam światło na cały dzisiejszy dzień wobec rozważania Twojego słowa. Kłaniamy się Tobie, Jezu. Błogosławimy Ciebie i dziękujemy Ci za Twoją bezinteresowną, osobistą miłość ku nam. Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie, jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Dzisiaj mamy mowę o nowym przymierzu. Jakie to jest przymierze nowe, które Bóg obiecuje? To jest przymierze, które jest związane z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. To jest przymierze, które jest absolutnie inne, dlatego że przypieczętowane męczeńską śmiercią, krwią, w Jego ranach jest nasze zdrowie. To jest przymierze, które jest absolutnie inne, dlatego że On spłacił wszelki dług. Łaską jesteśmy zbawieni, a to nie pochodzi od nas, aby się nikt nie chlubił, z góry przeznaczeni do pełnienia dobrych czynów. Ten Jezus zniszczył rozdzierający nas mur, żeby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć jednego człowieka. Ten Jezus, który przyszedł, przynosząc nowe przymierze, sam stał się kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka, ale jednocześnie powołał do tego, żeby ci, którzy chcą za Nim iść, także w taki sposób stawali się na Jego wzór kapłanami. Tymi, którzy będą sprowadzać, Pan Jezus na wieki, którzy będą sprowadzać Boga na ołtarz. Nowe przymierze jest o tyle inne, że oto w żaden sposób człowiek nie mógł zasłużyć na tę miłość. W żaden sposób człowiek nie mógł zarobić sobie na to zbawienie, pomimo tego, że przecież cały Izrael, wyczekując Pana, próbował zrobić wszystko. Stworzone przykazania na najróżniejsze okoliczności życia, one były po to, żeby na to przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, odpowiedzieć. Ale tak naprawdę wszystko nabiera sensu w Jezusie Chrystusie, wiecznym kapłanie. I wiecie, zobaczyłem, jak to wygląda, kiedy podróżowaliśmy po krajach Ameryki Łacińskiej. Kiedy byliśmy w Ameryce Południowej, zobaczyłem, jak ogromny jest tam deficyt kapłanów. Dotarło do mnie, że właściwie w niektórych miejscach wśród Indian Eucharystia jest czasem raz na miesiąc, bo nie ma kto jej odprawić, nie ma kto wyspowiadać. Oczywiście robią to świeccy misjonarze, robią to katechiści, robią to ci, którzy oddali swoje życie będąc tam, ale nie mogąc tak naprawdę sprowadzić Boga na ziemię przez słowa konsekracji. Są tam ci, którzy nie mogą rozgrzeszyć, więc kiedy jeden z moich kolegów, ojciec Eryk, dojeżdżał, właściwie trzeba powiedzieć, dopływał do poszczególnych miejscowości raz na miesiąc, a czasami rzadziej,
kto chrzcił, spowiadał, konsekrował Pana Jezusa, po tym, żeby ci, którzy tam zostawali, mieli pokarm na życie wieczne. Dotarło do mnie bardzo mocno, kiedy będąc w poszczególnych krajach świata, zobaczyłem, jak to wygląda w kontekście braku powołań. A jednocześnie, przyglądając się temu, co było w Afryce, gdzie seminaria są pełne, patrząc na to, co dzieje się w Indiach, gdzie klerycy czasem po kilka lat czekają, chłopcy czekają do przyjęcia do seminarium, Bóg też daje nam jakieś wskazówki, podpowiedzi wobec tego, w którym miejscu, jeśli chodzi o życie duchowe poszczególnych narodów, jesteśmy. Dzisiaj to jest dobry dzień, w ten czwartek Chrystusa Najwyższego Kapłana, żeby modlić się za kapłanów, modlić się za nas, żebyśmy rzeczywiście dawali świadectwo. Proszę Was o tą modlitwę i w swojej intencji, i w intencji wszystkich tych, którzy przeżywają dzisiaj najróżniejsze kryzysy, ponieważ to Pan żniwa wyprawia na żniwo i to Pan żniwa prosi, aby prosić, by On wyprawił na żniwo tych, których na żniwo powołuje. Dzisiaj wobec tak ogromnego materializmu, wobec tak ogromnej konsumpcji najróżniejszych potrzeb, które w różny sposób są z każdej strony zaspokajane i stwarzane, żeby potem były zaspokojone, bardzo wielu młodym ludziom jest trudno podjąć tę decyzję. Przy całej otoczce, powiedzmy to sobie wprost, złego PR-u, który jest bardzo często lansowany, niezależnie od tego, jaki dany ksiądz jest, wielu tych, którzy mają powołanie, nie mają odwagi podjąć te powołanie, by je wypełnić. Ja dzisiaj Bogu dziękuję także za wszystkie margaretki, które w mojej intencji modlą się każdego dnia. Dziękuję Bogu także za kapłanów, których postawił na drodze mojego życia, ponieważ widziałem dobrych i świętych księży. I myślę, że to miało wpływ na to, że kiedy Pan Bóg wołał, pójdź za mną, nie miałem wątpliwości, że to może być Jego droga. Niech błogosławieństwo umacnia Cię dzisiaj w tej modlitwie za kapłanów, w trosce o nowe powołania, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I zapraszamy oczywiście na godzinę 18:00.